Helena Bechlerowa, wiosenna wędrówka. Kuklik mieszkał w kącie na półce przez całą zimę, a zima była długa, bardzo długa. Była, aż wreszcie poszła. Kuklik przejrzał się w szybie i odwrócił szybko, bo nie mógł na siebie patrzeć. Zakurzony jestem i obdarty, czapka szara, płaszcz brzydki, postrzępiony, a za oknem słońce i ptaszek śpiewa od rana. Jakże ja się pokażę w taki piękny dzień? Najgorsze są moje buty. Ładne były kiedyś, brązowe, żołędziowe, a teraz podarte. Pójdę do dębu. On mi da nowe buty na wiosenną wędrówkę. I poszedł do dębu. Dąb przeleścił brązowymi liśćmi. Na pewno schował w nich butki dla mnie. Kuklik był o tym przekonany. Ale na dębowej gałązce przysiadła sikorka i pokręciła głową. Nie, dąb ma jeszcze zeszłoroczne liście. Wiosna namawia go, żeby pozwolił już nowym listkom wyjrzeć na świat, ale dąb jest uparty. Załataj swoje podarte budki. Przyjdź później, ale nie prędko. Związał kuklik łyczkiem swoje zdarte budki. Długo w nich chodził, to tu, to tam. Budki ważne, ale czapkę też muszę mieć nową. Pójdę do kasztanowca. I poszedł. A kasztanowiec był cały w kwiatach, brzęczący od pszczół. Kolorowy motyl rozkładał skrzydła w słońcu. Po trawie kręcił się szpak. Kuklik powiedział mu, po co przyszedł. Ale szpak nie mógł uwierzyć, że kuklik jest taki niemądry. Po kasztanową czapeczkę przyszedłeś teraz? Przecież kasztanowiec ma dopiero kwiaty. No to co, zdziwił się kuklik. Niech sobie ma kwiaty, a czapeczkę może mi zrzucić. On ma czapeczki, wiesz, takie zielone, kolczaste. Zielone, kolczaste, nie ma jeszcze. Poczekaj, aż one z kwiatów urosną. A to nie prędko będzie. O, nie prędko. Kuklik tupnął ze złości nogą w podartym chodaku. Nie wierzę ci. Skąd kasztanowiec będzie miał później kolczaste czapki, jak ma teraz tylko kwiaty? Sam zobaczysz, powiedział szpak i odleciał. Poszedł kuklik dalej. Choć mu te żołędziowe budki związane łyczkiem ciągle z nóg spadały. Szedł, szedł i mruczał. Może chociaż jarzębinowe guziki do płaszczyka dostanę? Nowe, czerwone. Pamiętał, gdzie rośnie jarzębina. Poszedł tam. Ale jak poszedł, tak wrócił. Nie znalazł korali. Na jarzębinie chwiały się białe bukieciki. Dwa szpaki wyjrzały ze swego domku i wytłumaczyły mu, że za wcześnie przyszedł. Jarzębina ma dopiero kwiaty, powiedziała pani szpakowa. Kuklik przypomniał sobie to, co mówił mu szpak o kasztanowcu. Chcesz powiedzieć, że z tych kwiatów, które wcale nie są czerwone, będą czerwone korale, tak? Będą. Sam zobaczysz, powiedział szpak. Tylko poczekaj, aż liście na drzewach zżółkną. Poszedł kuklik, wędrował po lesie i łące, nie próżnował przez lato. Pokazywał czmielom, gdzie czerwona koniczyna ma największe kwiaty. Myszkom polnym wyprowadzał dzieci na spacer. Dla ślimaka zbierał poziomki do swojego dzbanuszka z makówki. Ale dzbanek był pęknięty i poziomki wciąż się wysypywały. Więc poszedł na makową grządkę. A na grządce makówek ani śladu. Tylko maki białe, różowe, liliowe. Jakaś myszka długo mu się przyglądała. Makówkowy dzbanek chcesz mieć? Za wcześnie. Dopiero kwiaty są. Jak spadną, makówki będą coraz większe i większe. I ja sama na nie czekam. Przyjdź później. Wreszcie zżółkły liście na brzozie i kuklik poszedł do dębu po żołędziowe budki. Dostał je. Dostał czapkę od kasztanowca zieloną, kolczastą. Nic a nic niepodobną do wiosennych kwiatów. I jarzębinowe guziki przyszył do płaszczyka. Myszka pomogła mu znaleźć najładniejszy makowy dzbanuszek. A szpak, który już zbierał się do odlotu, obejrzał jego czapkę, budki, czerwone guziki i powiedział: ach, jaki ty byłeś uparty. Chciałeś, żeby ci wiosna dała ubranie. A tak naprawdę to jesteś przecież jesiennym kuklikiem.